Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Dominika Ikonnikow, jestem koordynatorką Akademii Gdańska, cyklu wykładów dotyczących szeroko pojętej historii naszego miasta, realizowanych już 8 rok przez Instytut Kultury Miejskiej. Tegoroczna, 8 edycja, realizowana jest pod hasłem Rum Omnium Fundamenta, czyli o dowcipie, łacinie i gdańskich zabytkach. Rum Omnium Fundamenta jest fragmentem łacińskiej sentencji umieszczonej na bramie Wyżynnej w Gdańsku. W całej swej okazałości sentencja ta głosi, iż sprawiedliwość i pobożność są dwiema podstawami wszystkich królestw. Jednak w obliczu celowego działania sentencję podzielono na dwa wersy. I ów krótszy wers dość dowcipnie i przewrotnie twierdzi, iż to właśnie rum jest podstawą wszystkiego. I właśnie ów gdański, wyjątkowy, cięty dowcip jest motywem przewodnim tegorocznych 10 wykładów Akademii Gdańska, które w sposób nieszablonowy ukażą historię kultury łacińskiej w naszym mieście, wspomną o mniej oficjalnej stronie gdańskich zabytków, a także odsłonią kilka gdańskich tajemnic. Dzisiejszy inauguracyjny wykład poprowadzi dla Państwa Katarzyna Czajkowska. Katarzyna Czajkowska jest licencjonowanym przewodnikiem i pilotem turystycznym. W 2013 roku otrzymała odznakę honorową za zasługi dla turystyki. Była członkinią w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla licencjonowanych przewodników i pilotów turystycznych przy Marszałku Województwa Pomorskiego. Kolekcjonuje cegłę. Jak sama zaznacza, 4 słowa. Jestem, kocham, tropię, zbieram. Najlepiej definiują jej pracę zawodową, która jest jednocześnie dla niej i pasją, i hobby, ale przede wszystkim powołaniem. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za obecność dzisiejszego wieczoru i oddaję głos prelegentce. Dziękuję. Bardzo dziękuję za te ładne słowa o mnie i dobry wieczór. Chciałam powiedzieć dzień dobry, bo dzisiaj jest 54 dni do wiosny, to czemu nie ma być dzień dobry? Trzymajmy się tej wersji optymistycznej. Od razu mówię, że Państwo możecie tutaj zauważyć szklankę Rum Omnium Fundamenta. Nie, proszę Państwa, to jest Lipton Iced Tea. Nie, jeszcze tak daleko nie zaszliśmy, ale pewnie zauważą Państwo różne przybory. Również ściągę. Zaczynam. Zdejmuję okulary. Będę mówić. Muszę powiedzieć, że kiedy się dowiedziałam, że będę miała zaszczyt i ogromną przyjemność występować z pierwszą pogaduchą, tak to nazwałam, w tegorocznej edycji, wpadłam w popłoch. A konkretnie to poczułam się tak jak taki osiołek, któremu, znacie ten wierszyk, w żłoby dano, bo proszę Państwa, wybór tematu w Gdańsku, zwłaszcza, że o łacinie, dowcipie i zabytkach Gdańska, nadmiar. I tak sobie wypisałam na tej ściądze, że zabytków ci u nas ho-ho. Wypisałam tak, jakbym tego nie widziała zaraz za drzwiami. Wszystkie pchają się w oczy i w obiektyw. I co jeden to jest ciekawszy. Łaciny też u nas pod dostatkiem. Niektórzy twierdzą, że nawet nadmiar. A ponieważ mój związek z łaciną bardzo się rozluźnił od czasów studenckich, czyli czasów prehistorii, to też korzystam. I tu od razu, nie wiem, czy to będzie widać na ekranie, ale od razu Państwu pokazuję taką książeczkę i jeżeli źle widać, bo daleko, to czytam Grzegorz Kotłowski, Elżbieta Starek, łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska. Tu akurat Bazylika Mariacka, bo ta ściąga mi się bardzo przyda. Świetna książeczka. To dla tych z Państwa, którzy albo tak jak ja są na bakier z łaciną, albo wręcz tej łaciny nie znają, a chcieliby wiedzieć, co do nich mówią epitafia w kościołach Gdańska. Są takie 4 książeczki, to znaczy ja mam akurat 4, wydaje mi się, że to wszystko, chyba wszystkie, czyli tą Bazylikę Mariacką mam, ja, mam Kościoły Śródmieścia, mam Oliwę i ostatnio wyszedł też i Frombork. Dlaczego polecam tę książkę od razu? Tak, ona widzicie, taka jest cieniusieńka, taka prawie, że można ją wsadzić za pazuchę, bo oprócz tłumaczeń z łaciny, Państwo Elżbieta Starek i pan Grzegorz Kotłowski zawarli również dowcipne komentarze historyczne. A to dla nas w Gdańsku jest bardzo ważne. W końcu żadne inne miasto nie ma sentencji na bramie wjazdowej Rum Omnium Fundamenta, proszę Państwa. I widzicie Państwo od razu pierwszy slajd i to jest właśnie
sentencja przewodnia. A skoro mamy o łacinę zahaczyć, mówiąc slangiem, to ja pozwoliłam sobie ten tytuł miejski, bo to jest, przypominam, że z tej bramy, z bramy wysokiej, zwanej Wyżynną, a bardzo często zwanej bramą przy locie. Tak też słyszałam. I postanowiłam sobie, że sparafrazuję tę drugą linijkę, a zarazem podam Państwu tytuł mojej pogaduchy. Proszę uprzejmie. Lateres omnium fundamenta. Lateres cegły. Proszę bardzo. Cegły podstawą wszystkiego, a do tego dołki, garnki, plotki i oczywiście trochę miłości, no bo jakżeby inaczej. Bez miłości do cegły nie ma miłości do świata w ogóle. To mówię ja, szczęśliwa matka adopcyjna 68 cegiełek, nie tylko gdańskich. W większości gotyckich. Proszę Państwa, kiedy tak przygotowywałam tę pogaduchę na dzisiaj, to nagle stwierdziłam, że my mamy bardzo dużo zabytków. Powiedziałam o tym. One się pchają nam w oczy, w obiektywy aparatów czy komórek, ale one bardzo często milczą. Milczą dlatego, że to my im nie dajemy dojść do słowa. My im po prostu, my ich nie słuchamy. Biegniemy gdzieś tam zapatrzeni w komórki, patrzący na zegarek, czy rozmawiający w tak zwanym, brzydko mówiąc, międzyczasie. I owszem, zachwycamy się, bo one są ładne, ale co mają nam do powiedzenia? No ja będę starała się dzisiaj Państwu posłuchać, dla Państwa przetłumaczyć język cegły. Póki co, mówiąc brzydko, przeczytam Państwu to, co napisałam na swojej ściądze, że będzie dzisiaj lekko, łatwo i przyjemnie, bez naukowych ambicji i bez codziennej powagi. Bo myślę, że tej powagi mieliśmy ostatnio aż nadto. Bez naukowych ambicji, tak. Proszę się nie spodziewać jakichś naukowych dywagacji. Ja jestem przewodnikiem, nie naukowcem, ale na pewno będą plotki, bo jak świat długi i szeroki i jak stary, plotki i cegła podstawą wszystkiego. Skoro mamy mówić o cegle, o miłości do niej i o miłości z nią związaną, z niej, no to trzeba by coś o tych cegłach powiedzieć przede wszystkim, proszę Państwa. Będzie trochę suchych faktów, bo przecież musimy coś o cegle, bo tak nie możemy sobie przejść po prostu, te cegły dotykać, zachwycać się nimi. Musimy coś o nich wiedzieć. Suche fakty, tak, bo cegła zrobiona, wysuszona, wypalona, wymurowana. A więc, nie zaczyna się zdania od więc. Proszę zobaczyć, jaką mamy ścianę. Ściana, jak to kiedyś powiedziałam ja, cegła jaka jest, każdy widzi. Aż w końcu pokarało mnie, bo poszłam na wspaniały kurs po Wiadomym Zamku. Wiadomym Zamku, bo tylko jeden taki wiadomy zamek jest na świecie. Mówię o zamku w Malborku. I tam trafiłam w ręce naszego wykładowcy, starszego kustosza, pana Bernarda od cegły, tak go nazywamy, pan Bernard Jesianowski. Człowiek, który stwierdził, że cegły opowiadają historię i który nas też i wysyłał po zamku, żeby tych cegieł słuchać, żeby je dotykać, żeby się z nimi do nich przyzwyczaić. I proszę Państwa, dzięki temu zaczęłam odróżniać główkę od wozówki. Główka to jest to takie malutkie, ten malutki kawałek cegły, a wozówka to jest ten taki długi kawałek cegły. O. I skoro mówimy o suchych faktach i opieramy się o ścianę, będziemy się dzisiaj kręcić wokół fary głównego miasta, czyli Bazyliki Mariackiej i stąd ta książeczka, ta ściąga. Ona się przyda nam w późniejszym czasie. No to sobie powiedzmy co nieco. Już wiemy, że lateres omnium fundamenta, czyli later, bo cegła, czyli wykwalifikowany rzemieślnik, kierownik cegielni, nazywał się laterarius z łaciny. My to przekładamy na nasz język jako ceglarz albo strycharz. Miał warsztat. Warsztatem takiego strycharza czy ceglarza, laterariusa, była lada strycharska albo stół strycharski. Tu Państwo widzą taki w czerwonym kółku. Jest akurat jego ręka ze strychulcem, czyli takim kawałeczkiem deseczki albo patyczkiem, który miał wyrównać tę cegłę. I ja jestem w średniowieczu myślami, ale ciałem jednak w XXI wieku.
Mogę? Jadę. Coś mi się slajdy. O. Wróciłam, proszę Państwa, do swojego slajdu. Jesteśmy wprawdzie, mówię o średniowieczu, ale jak widać byliśmy na chwilkę w XXI wieku. O. Cegła jaka jest? Każdy widzi, powtarzam to powiedzenie. I tak jak wspomniałam, będziemy się kręcić wokół i w Bazylice Mariackiej, czyli w farze głównego miasta. I skoro mówimy o tym, skoro mówimy o strycharzu, o tym, który te cegły wyrabiał, no to musimy sobie powiedzieć, jak to wyglądało. Czy miał swój warsztat, czy miał pomocników, czy pracował sam, jak był opłacany. No i przede wszystkim, gdzie były cegielnie w Gdańsku. No i proszę Państwa, ściąga w dłoń. Już Państwu mówię. O ladzie strycharskiej, czy o stole strycharskim, widzimy to narzędzie pracy. Tutaj przy tym czerwonym kółeczku to tak dobrze zabezpieczone, dlatego że przypominam, że taka kostka gliny, którą się wkładało w taką foremkę. O! Mamy chwilę. Ja mam tym jechać, tak? Dobra. Jednak jestem średniowieczna. Proszę Państwa, przy ladzie strycharskiej to, co pokazałam Państwu tutaj, takim czerwonym kółkiem zaznaczone, to jest korytko i strychulec, czyli taki patyczek, jak wspomniałam, którym się zdejmowało patyk albo deseczka, którym się zdejmowało nadmiar gliny. No i na tej ladzie wyrabiano cegły. I teraz by wypadało, jak już mówimy o tych cegłach, że te cegły wyrabiamy, to wypadałoby wiedzieć, gdzie w Gdańsku na przykład takie cegielnie mieliśmy. Ano, jedna z tych cegielni była posadowiona w miejscu, gdzie dzisiaj jest centrum handlowe Forum. Druga cegielnia, jedna z cegielni, następna, była w tym miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się Zaroślak. Była jeszcze cegielnia na Młodym Mieście. Od razu Państwu zerknę na ściągę i od razu Państwu podam autorstwo pana Piotra Samula. Pierwszy człon tytułu podam Młode Miasto Gdańsk. Bardzo dobra książka, tam Państwo się dowiecie również szczegółów. No i ta glina, ta cegła była wyrabiana w tych trzech miejscach. Wspomniałam glina, o. Bo gdzieś przecież tę glinę trzeba było pozyskać, żeby tę cegłę zrobić. Otóż, no oczywiście takich glinianek istniało parę, natomiast jedna taka widoczna, takie miejsce po gliniance, po tym miejscu, gdzie tę glinę wydobywano, to dzisiaj Państwo sobie możecie zobaczyć, jak będziecie sobie spacerować ulicą Smoluchowskiego albo Traugutta. Ten teren, taka niecka, między dwiema tymi wymienionymi przeze mnie ulicami, to właśnie było miejsce, skąd pozyskiwano glinę. Glina jako kopalina podlegała regale, czyli własności zakonu krzyżackiego, bo my jesteśmy w tej chwili w średniowieczu, w czasach państwa zakonnego, czyli państwa krzyżackiego. Ale kiedy budowano wieżę Najświętszej Marii Panny, czyli naszej Bazyliki Mariackiej, Rada Miasta, głównego miasta, zwróciła się z uprzejmą prośbą do biskupa Włocławskiego z prośbą o pozwolenie eksploatacji gliny w jego posiadłościach, czyli złóż w posiadłościach biskupa Włocławskiego. I teraz będę zerkać na kartkę papieru, bo mam takie notatki, które jeszcze przetrwały z czasów
odkładam książkę, z czasów kursu na zamku w Malborku. I kiedy przygotowywałam tę pogaduchę dla Państwa, to skontaktowałam się z panem Bernardem Jesionowskim, bo coś mi się nie zgadzała, ilość wyrabianych cegieł w ciągu dnia, coś mi tam nie pasowało, poza tym zawsze dobrze fachowca zapytać. I pan Bernard Jesionowski odpowiedział mi, że oczywiście cegłę wyrabiano ręcznie, to już tutaj widzimy, patrzymy sobie na strycharza. O tej kostce gliny, która ważyła około 13 kilo, też mi przypomniał. I mówił, że po konsultacjach ze znajomym strycharzem, czyli tym ceglarzem, który, czyli tym człowiekiem, tym takim z tym czerwonym kółkiem, który wyrabiał cegłę, ten jego znajomy wyrabia cegłę metodą średniowieczną. Otóż po konsultacji z tym panem ustalili, że w ciągu jednego dnia pracy, czyli 10 godzin, bo tych godzin było 12, ale ponieważ 2 godziny odejmujemy na potrzeby fizjologiczne, na posiłek też jest potrzebą bardzo ważną, zostawało nam tych godzin 10. I w ciągu tych 10 godzin doświadczony strycharz potrafił wyrobić około 600 cegieł. Mhm. Czyli uformowanie jednej cegły zajmowało mu około 1 minuty. Wliczając w to przyjęcie gliny, wrzucenie do formy, ubicie, usunięcie nadmiaru, posypanie stanowiska nowym piaskiem, ułożenie foremki. Ha, wyobrażacie sobie Państwo? To teraz proszę sobie obliczyć, ile ton przerzucał strycharz podczas dnia pracy. Przypominam, 13 kilo razy 600. Ile nam to ton daje? W ciągu dnia dopiero musiał mieć rękę. No i oczywiście zawsze nas pytają wszyscy o wymiary cegły, no bo to jest bardzo ważne. Potem chodzimy po Gdańsku, widzimy różne cegły i zastanawiamy się, która z nich to jest ta właśnie, która miała do nas przemówić z historiami z dawnych czasów. W Prusach, proszę Państwa, obowiązywał wzorzec. Uwaga, to tak wygląda korytko. To, co Państwo widzą teraz na zdjęciu, to tak wyglądało, wygląda, bo czasami też jest używane, bo dzisiaj przypominam, do celów konserwacji i restauracji zabytków też cegły się wyrabia ręcznie. Korytko, w które się wrzucało tę glinę. A to jest akurat wycinek ze zdjęcia miary chemijskiej, czyli pęta chemijskiego, który jest na ratuszu w Chełmie. Państwo, tam też można się zakochać w cegle, jak Państwo tam pojadą. Ja to wycięłam, dlatego że całość mi się nie mieściła po prostu w kadrze i nie było widać. A więc u nas obowiązywała stopa chełmińska. Stopa chełmińska miała około 29 cm. Tak mniej więcej. I wydawałoby się, że oto wszystko mamy załatwione, 29 centymetrów, jedziemy z centymetrem, latamy sobie po Gdańsku albo po jego przedmieściach i sobie obliczamy. A tuż nic podobnego, proszę Państwa, bo w ciągu jednego okresu w jednym państwie ta stopa chełmińska raz się kurczyła, raz się wydłużała, różnie to bywało. I ja tu... Pozwolicie Państwo, że ja sobie założę rękawiczki, ale to tylko dlatego, żeby po prostu nie trzeba było lecieć potem rąk myć, bo to jednak jest cegła. I pozwoliłam sobie Państwu przynieść taką cegłę, jedną z moich. To są akurat cegły gdańskie. O. Proszę bardzo. Mamy taką cegiełkę. Ona jest ciężka. Naprawdę, to jest prawdziwa cegła. Skąd ją dostałam? Od razu uprzedzam pytania. Ja te cegły dostaję od znajomych archeologów, od znajomych, którzy mają gdzieś znajomych, krewnych i znajomych królika, jak to bywa, bo ci, którzy mnie już znają, którzy już mieli ze mną do czynienia, wiedzą, że ja te cegły rzeczywiście zbieram. Cegły do mnie czasami przychodzą pocztą. Mój listonosz bardzo lubi mi cegły przynosić, bo wtedy zagląda do paczki i zastanawia się, skąd ta cegła, bo ma inne wymiary. Przyszła do mnie też i cegła, dygresja mała, oddalamy się od Gdańska. Dostałam cegłę z wyjątkowego miejsca, z miejsca związanego z piratami, czyli z Fort Shirley na Dominikanie, Dominice. Bo tam akurat podróżowałam po Polsce z panią konserwator i cegła przyszła zza wielkiej wody. No a ta cegła, którą tutaj trzymam, nie bez wysiłku, to jest właśnie taka cegła gdańska na podstawie prawie że stopy chełmińskiej. Już mówię, cegła konstrukcyjna. 30 cm na 15,5 na 9,5. Policzyłam, tu jest 9 akurat, proszę Państwa. Tam o te pół centymetrów, kto by się w ogóle upominał.
tak wygląda cegła. Ta akurat jest w miarę gładka. Tutaj widać, że gdzieś strychulec przeleciał, więc widać, że ona została wygładzona. Ten nadmiar, czyli tym szorstkim leżała w ten sposób na ladzie strycharskiej, a tę górę i tutaj widać takie wgłębienia. Czasami my to nazywamy cegłą palcówką, bo była wygładzana palcami. Ostatnio pan Orszyński zburzył moje wyobrażenie o cegle palcówce, bo wszystkie te ryciny, zdjęcia są moje w tej prezentacji, ale ryciny wszystkie pochodzą z książki pana Mariana Orszyńskiego, Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach. I proszę państwa, wszyscy, oczywiście, że wiemy, bo oczywiście gremium wie lepiej niż naukowcy, my wszyscy wiemy, że to jest palcówka. Pan Arszyński stwierdził, że to może być strychulec, czyli taka deszczułka, deseczka albo jakiś badyl, jak ja to nazywam. No i proszę państwa, to nie jest jedyna cegła, jaką przyniosłam ze sobą, bo jeszcze mam jedną. Natomiast to chcę państwu pokazać, bo to spowodowało moje zainteresowanie cegłami, czyli te wszystkie odciski, łapki i cokolwiek tam biegało po tych cegłach. A dlaczego sobie biegało? Otóż, uwaga, przeskakuję na następny slajd. Tak mniej więcej wyglądał warsztat strycharza. Niewiele wiemy o strycharzach, niestety, proszę państwa, dlatego że nie występuje cech strycharzy czy ceglarzy. Nie wiadomo, najprawdopodobniej nie należeli do strzechy budowlanej. Strzecha budowlana to w średniowieczu był taki zespół ludzi, właściwie to powiedzielibyśmy, że firma wędrowna, gdzie byli murarze, którzy przyjeżdżali z własnym całym zapleczem, czyli był i kapelan, byli kucharze, kucharki, praczki, czasami podróżowali z całymi rodzinami, tak się przenosili z miejsca na miejsce. Pewnie części z państwa działalność takiej strzechy budowlanej może być znana, bo z pewnością państwo albo oglądali, albo czytali Filary Ziemi Kena Folletta. Natomiast my tu jesteśmy w cegielni i niewiele wiemy niestety o tych ludziach. Ale wiemy jedno, że skoro był jakiś warsztat, jacyś rzemieślnicy, czyli była praca zlecona i musiała być praca odebrana, to też musiał być jakiś nadzór. I z reguły takim nadzorem byli reprezentanci Rady Miejskiej. I oni byli odpowiedzialni, o, słowo mi uciekło, byli odpowiedzialni za finanse, za źródło, czyli za tę glinę, za dystrybucję, za takie sprawy organizacyjne. No i suszenie cegły. To jest to, co nam się tak zawsze bardzo podoba. Wracam, uwaga, wracam do tych śladów. Ha, nie musimy daleko szukać, proszę bardzo, prezentacji część dalsza. Spójrzcie państwo, jaką ja mam piękną psią łapę. I muszę państwu powiedzieć, że to była moja pierwsza cegła, czyli ta cegiełka jest pierwszą moją cegłą gdańską. Dygresja, jak to w rozmowie z przewodnikiem, więcej dygresji niż życia. To były czasy, kiedy jeszcze spacerowałam z rodziną, był czas. No i byliśmy gdzieś tam tutaj na głównym mieście. Był jakiś wykop, no, nie wiem co to było, jakieś, nie wiem, rury panowie wymieniali. Akurat mieli przerwę na jakąś tam, na jakąś posiłek, na papierosa. No i zwróciłam uwagę, że poniewiera się taka wykopie cegła właśnie z taką pięknie odciśniętą psią łapą. Nie cała cegła, jak widzicie państwo, no, ale jeszcze z zaprawą średniowieczną. No i zapytałam panów, czy ja mogę tę cegłę. Panowie powiedzieli, że mogę całą cegłę i w ogóle niech ja sobie wezmę łopatę, gracki, cokolwiek. Mogę sobie tutaj kopać, oni poczekają. Nie kopałam, wyszłam do tego wykopu, wyciągnęłam tę cegłę. Włożyłam do torby, dlatego przewodnicy noszą takie duże torby, bo a nuż coś znowu znajdziemy, jakaś cegła będzie do zaadoptowania. No i tak się właściwie zaczęło. To, proszę państwa, jest prawdziwy wirus ceglany, z którego wcale się nie chcę pozbyć. I jakby państwo mieli gdzieś na widoku jakąś cegiełkę średniowieczną, która będzie mówiła, że czeka na adopcję, to proszę o mnie wspomnieć. No i skoro mamy już te cegły zrobione, skoro je mamy wysuszone, bo już nam coś tam przeszło, czy to kot, czy pies, czy kura, czy jakaś świnka, i one są przełożone. Widzicie państwo na tej rycinie, że w dolnym rogu, to najpierw mamy ladę strycharską, potem mamy układanie cegieł, ale potem mamy taką pryzmę cegieł, taką, gdzie pan przekłada i one stają, i one już nie leżą płasko na ziemi, bo
koniecznie powinny pod zadaszenie, żeby opady atmosferyczne nie działały. I one były stawiane tak, żeby równomiernie z każdego miejsca wyschły. Takie, ja tu mam nawet, bo to z reguły takich cyfr się nie pamięta, że suszenie takiej cegły trwało od 4 do 6 tygodni. Długo. Potem trzeba było wypalić cegłę i tu mamy jeszcze suszenie. To też ściągnęłam z książki i pokazuję, jak przekładano te cegły różnie. Czasami na pryzmie były, czasami na płasko. Natomiast to cegła, która akurat nie pochodzi z Gdańska, bo ta cegiełka jest zupełnie z innego, ale też z Państwa Krzyżackiego. Koleżanka wyżebrała tę cegłę dla mnie i przysłała mi pocztą. Także w cegiełce mam odciśniętą raciczkę świnki. Tak to się mówi, że podłożyć komuś świnie. No a tutaj macie Państwo schemat pieca. Pieca w Narzymiu. Przyznam się od razu, ja nie byłam jeszcze w Narzymiu. Narzym jest koło Działdowa. I tam jest cały wsad, czyli wszystkie 5000 cegieł jest w tym piecu. Jak to się stało, że tyle wieków minęło, tyle wojen przeszło w te i we w te, nazad i z powrotem, a piec jest. Trzeba by tam pojechać. Ale takie rogoźno to na przykład potrafiło wypalić do 38 tysięcy. O, dopiero 38 tysięcy takich cegieł. Nie wiem, gdzie ja bym je trzymała w domu. Pewnie bym znalazła jakieś miejsce. Ale proszę Państwa, wypał trwał do 14-15 dni. No i potem, skoro już mamy te cegły, to wypadałoby powiedzieć, ile w ogóle ten proces produkcji trwał. Proces produkcji cegły. To około 8 tygodni. Nie wliczam w to proces uzdatniania gliny, brzydkie wyrażenie, czyli przygotowania tej gliny, bo to potrafiło trwać tak około 2-3 sezony, czyli 2-3 lata. A tu mamy taką ścianę, która jest wprawdzie ścianą kamienną, ale nam to wcale nie przeszkadza, mamy wyobraźnię. Umawiamy się, że to jest ściana ceglana. Mnie chodziło o te belki, które tam wystają tak między tymi ludźmi, którzy to są już murarze, czy mularze, jak Państwo wolicie. To są maculce, czy maczulce, belki maculcowe. Cóż to było? Rusztowania, proszę Państwa, bo w średniowieczu były albo rusztowania sztandarowe, czyli takie na belki stojące, wiązane jakimiś tam wiązaniami, oczywiście organicznymi, bo to były albo liny, albo jakieś tam wiechcie, którymi wiązano. I na to kładziono maczulce, czy maculce, które się opierały o mur. I dlatego możecie Państwo, czasami te maculce wyciągano, były również przewieszone. O, mam przecież napisane, a zastanawiam się, jakie słowo znaleźć. Rusztowania przewieszone. Te nam mówią bardzo dużo o budowli, bo my wciąż możemy je prześledzić. To znaczy nie te rusztowania, tylko ślady po tych rusztowaniach. Proszę bardzo, jedziemy dalej. O. Cały czas kręcimy się wokół fary głównego miasta, proszę Państwa, i widać takie otwory na ścianie. Jestem akurat po północnej stronie Bazyliki Mariackiej. Te otwory, otwory maculcowe czy otwory maczulcowe, bo jak ta belka już przestała być potrzebna na tym poziomie, na którym jesteśmy, bo budowano, przypominam, zawsze budowano, wracam, o, zawsze budowano trzech. Jeden stał na zewnątrz, drugi stał wewnątrz, a trzeci szedł po koronie muru. No i tę belkę przekładał, jak już nie można było sięgnąć, żeby tę cegłę porządnie do zaprawy, w zaprawie ułożyć. Przypominam, nie będę dzisiaj mówiła o zaprawie, bo my o cegłach dzisiaj tylko mówimy. Już nie można było sięgnąć, no to się przekładało taką belkę, taki maculec, no to się układało tak, jak tutaj są jakieś deseczki, może maty, no i lecieli, budowali. Musiało to być dostatecznie mocne, żeby zniosło ciężar ludzi, ciężar cegieł i ciężar zaprawy. I potem jak wyciągano takie maculce, to zostawały takie otwory. Ale nie zdziwcie się Państwo, że nie macie na całej ścianie Bazyliki Mariackiej tych otworów, dlatego że w XIX wieku bardzo często te otwory, a zresztą i wcześniej, później też, zaślepiano cegłami. Czasami te takie cegły, które wkładano luzem, po prostu wypadają. Jedziemy dalej, bo już wszystko wiemy o cegle. Moglibyśmy rozmawiać o tej cegle bez końca. Zapewniam Państwa, że to jest tak fascynujący temat, że
Moje 68 cegieł domu o tym zaświadczę, ale nas interesują historie w cegle zaklęte. Uwaga, czytam. Zaczniemy tak. To było kiedyś, a może nigdy. Osoby dramatu. Strycharz, wyrabiający cegły do budowy fary prawego miasta. Może pracował w cegielni na miejscu dzisiejszego forum, a może w tej założonej w okolicach Zaroślaka. Nie wiem. Ona. Córka codziennie przynosiła jedzenie ojcu do cegielni, gdzie pracował. On, jego pomocnik, a właściwie jego prawa ręka i bardzo często zastępca przy ladzie strycharskiej. Młodzi zakochali się w sobie. Taki początek. Ojciec dziewczyny nie wyraził zgody na ich spotkania i właściwie nie wiadomo dlaczego. Chłopak miał widoki na przyszłość i był ulubionym pomocnikiem tego strycharza. Cegły, jakie wychodziły spod jego ręki, były ładne, równe i niemal gładkie. I dokładnie takie, jakie powinny być, czyli odpowiadały obowiązującym wymiarom. Na dodatek chłopak, mimo młodego wieku, potrafił wyrobić nawet do 500 cegieł dziennie. Czasem mu się trafiała i 600. Jako się rzekło, ojciec dziewczyny zabronił młodym spotkań, zagroził córce, że jeśli nie posłucha, to odda ją do klasztoru. Niestety, działo się to ponad 600 lat przed wywalczeniem praw przed kobiety i dziewczyna nie zdecydowała się, żeby tupnąć nogą, trzasnąć drzwiami, zrobić po swojemu, ale musiał w niej jednak drzemać duch buntowniczki, bo mimo wszystko nie poddała się woli ojca. Postanowiła skorzystać z rady i pomocy wiedźmy z Bagien. Która to wiedźma miała swoją chatę pod starą wierzbą na rozstajach. Dziś w tym miejscu jest całkiem ruchliwe skrzyżowanie. Nie ma ani chaty, ani wierzby, ale za to dzielnica nosi nazwę Rozstaje. Wiedźma podarowała dziewczynie napój. Miał on pomóc młodym w ucieczce. Nie wiem dokładnie, jakie miało być jego działanie, ale proszę Państwa, z mojego wieloletniego doświadczenia w słuchaniu legend, myślę, że miał im po prostu dodać ten napój skrzydeł. I to dosłownie. Pewnie miał ich zamienić w jakieś, nie wiem, gołębie, wróble, ptaki, a może w jakieś motyle, o coś takiego, na czas ucieczki. Niestety nie mam pojęcia, co poszło nie tak, bo poszło. Czy wymówili złe zaklęcie? Czy wypili złą dawkę? Dość na tym, że nagle ona zamieniła się w cegłę, a on w kota. Proszę Państwa, ta cegiełka, którą pewnie Państwo widzą teraz na ekranie, muszę Państwa zmartwić, to nie jest cegła gdańska. Gdańskiego kota mariackiego znam. Niestety nie wyraził chęci uczestnictwa w sesji zdjęciowej. Wiadomo, że nic tak nie podnosi oglądalności jak albo pies, albo kot. Psa mam tylko w formie odcisku, kota też. To jest cegiełka elbląska. Ojciec dziewczyny, wracamy do historii, wrócił po całodziennej pracy do domu, zmęczony jak przysłowiowy wół, który transportował wypalone już cegły na plac budowy. Córki nigdzie nie było w domu. Przeszukał dom, nie ma. Stwierdził, widocznie poszła na jakieś tam wieczorne nabożeństwo. Popatrzył, może. Ale jaka dobra z niej dziewczyna, pomyślał. Zostawiła mi wino w szklanicy na stole. Wychylił ten napój ze szklanicy jednym haustem. I proszę Państwa, w tym momencie zamienił się w psa. A wiedźma mówiła, wyraźnie mówiła, żeby pić małymi łykami i przy tym koniecznie na głos wymówić życzenie powrotu do swojej postaci. Oczywiście żadna z naszej trójki tego nie zrobiło. Tamci, nie wiem, w pośpiechu? Z pośpiechu? Ten? Chyba z niewiedzy. I tak trwają sobie. On jako kot. Wracamy. To są te łapki, kocie. Błąkający się po mariackiej ulicy, nieopodal fary. Wciąż czekający na ukochaną, mając nadzieję, że ją w końcu spotka. Możecie spotkać tego kota na ulicy Mariackiej. On czasami się tak przechadza, daje się pogłaskać. Niestety trudno go sfotografować. Ona jako cegła
trwa gdzieś, naznaczona kocią łapą dla szybszej identyfikacji, w razie gdyby czar kiedyś, bo wszystkie czary kiedyś mijają, więc gdyby ten czar został zdjęty, to może wrócić do siebie. Problem w tym, że wiele cegieł nosi odciski kociej łapy, bo przecież zamieniony w kota pomocnik strycharza nie był jedynym kotem w okolicy. A co z ojcem? Biedak zamieniony w psa pozostawił mnóstwo śladu. Widzieli Państwo moją cegłę, tu Państwo też widzą takie zdjęcie. Pozostawił całe mnóstwo śladów na suszących się cegłach, biegając tam i z powrotem w poszukiwaniu córki i swojej ludzkiej postaci. Koniec legendy skleconej na prędce. Bzdurka? Oczywiście, proszę Państwa, ale o ile przyjemniej chodzi się po mieście, które do nas mówi, które nam każe przystanąć i zastanowić się nad tym, co kiedyś się tu działo. I tak myślę, że Dominika tak ładnie wygłosiła wstęp. Myślę, że powinnam jej podziękować, bo to była jej koncepcja, ta legenda, i czekamy na resztę. A proszę Państwa, wracając do śladów, muszę powiedzieć, że cegła, która mnie przekonała do siebie, że jednak cegła potrafi opowiedzieć historię, to wcale nie ta moja pierwsza cudowna psia łapa gdańska, mariacka, jak ją nazywam, ale dziecko, znaczy stopa dziecka odbita w cegle, odciśnięta, i taką cegłę mamy na zamku w Malborku. I wygląda na to, że to dziecko wcale nie przebiegło po tej cegle, tylko strycharz musiał go wziąć pod ramiona i wziąć jedną nóżkę, może podniósł, a drugą nóżką przestemplował cegłę. Co nam chciał powiedzieć? Pragmatycy powiedzą, że taki numer buta potrzebuję, a romantycy powiedzą, że niedługo dorosnę i moja stopa już się tu nie zmieści. Polecam Państwu ślady cegieł wszędzie. Tu mamy pies powroźników gdańskich, pilnujących hotelu Radisson. Łatwo do niego trafić, bo jest opisany. I rzeczywiście jest tak mniej więcej na wysokości naszych bioder. Warto go sobie obejrzeć. I proszę Państwa, skoro była legenda o miłości, która nie skończyła się dobrze, ani szczęśliwie, to teraz czas opowiedzieć sobie historię, która zdarzyła się naprawdę. I miłość znalazła dobre zakończenie, szczęśliwe zakończenie, i to jest historia środowego ślubu. Jesteśmy w Mariackim. Mówiłam, że my się dzisiaj spod tego Mariackiego to w ogóle nie ruszymy. Znaczy będziemy chodzić i po kościele, i wokół kościoła, i tak nam będziemy po tych cegłach wędrować. No więc wchodzimy do fary głównego miasta. Jak widać, fara robi ogromne wrażenie, ale nie będziemy zwiedzać teraz całej fary, tylko skierujemy się do zachodniej części. Tam widzicie Państwo kawałek organów na górze lewym. Ja to akurat widzę jako lewy górny róg tego zdjęcia. Natomiast na środku są drzwi otwarte, tam jeszcze choinka, i nad drzwiami jest epitafium. Kaplica świętego Reinholda. Ona jest koło Bramy Szewskiej, dokładnie koło tego kiosku do sprzedawania czy kupowania odpustów. Ona kiedyś była, zresztą do niedawna, była otwarta dla ruchu turystycznego i tam się zawsze wszystkie wycieczki spotykały. Przewodnicy liczyli sobie czas dosłownie na sekundy, zwłaszcza jak był duży ruch turystyczny, bo wszyscy chcieli pokazać grupie, swojej grupie, kopię Hansa Memlinga, czyli sądu ostatecznego, kopię, która tam wisiała. Również chciano pokazać, to ja bardzo lubiłam, muszę Państwu powiedzieć, ta przepiękna pieta też tam była. Ledwo widoczna, znaczy kiepsko widoczna, bo ona była za szkłem, za szybą, no ale była, i wszyscy chcieli koniecznie zrobić zdjęcie. Nie daj Boże, jak z fleszem, to w ogóle nikt nic już nie widział. Natomiast dla mnie jeszcze ta kaplica była bardzo ciekawa, dlatego że ona nam pokazywała, jak wyglądał kościół przed rozbudową. Ona jest taka niska. Dzisiaj jest dla tych, którzy się chcą pomodlić, chcą może złożyć hołd albo porozmawiać z księdzem Bogdanowiczem, bo tam właśnie w tej kaplicy został pochowany ksiądz Bogdanowicz. I w tym takim
szale, kiedy ta kaplica była otwarta i trzeba było z tymi wycieczkami jakoś się skoordynować z innymi grupami, w tym szale nie zauważaliśmy, a może po prostu nie mieliśmy czasu, żeby opowiedzieć o pięknej historii miłości zakończonej owocem tej miłości. Zresztą potomkowie podobno żyją do dzisiaj gdzieś tam w Polsce. I opowiedzieć o tym przepięknym, znowu przepięknym, ładnym epitafium. Jedyny środowy ślub w historii Szwecji. I tu muszę Państwu powiedzieć, zapisałam sobie, żeby mi z głowy nie wypadło, że polecam Państwu bardzo stronę polonia.info, pisane razem, .se, Stefan Elżbieta, SE Szwecja. Po polsku strona, artykuły na tej stronie nieżyjącego niestety już pana Michała Hajkowskiego. Świetne artykuły, ale również nieco bliżej polecam Państwu książkę pana Wojciecha Łygasia. Gdańsk, szwedzkie karty w historii. Nie przyniosłam tej mojej książki, bo esteci by pewnie obrzucili mnie kamieniami, bo ona jest kompletnie pokreślona, tak popodkreślana, pozaznaczana, bo to jest książka, która pracuje. Świetna książka. Tam są właśnie między innymi reminiscencje środowego ślubu. Ślub miał miejsce w kraju zamorskim, czyli za bałtyckim i miał wpływ na powstanie tego epitafium. A było tak. Zakochani ze wzajemnością od niemal zawsze. On. I tu od razu przepraszam wszystkich Państwa, którzy są szwedzkojęzyczni, bo ja przez wszystkie lata nie nauczyłam się wymawiać tego nazwiska porządnie. Każda moja szwedzka grupa ma wielką radość słuchając mnie, jak usiłują, więc usiłują teraz. Johan Nilsson Gyllenhärna. To on. Ona. Sigrid Brahe. Czasy? XVI wiek, proszę Państwa. I to są takie czasy, kiedy dziewczyna miała niewiele albo zgoła nic do powiedzenia, jak rodzice postanowili, a jeszcze jak pochodziła z takiego wielkiego rodu jak nasza Zygryda, no to na pewno była obiecana komuś tam z równie wielkiego rodu i tak się właśnie stało. Za nic miała rodzina jej miłość do Johana. No i dziewczę wpadło w popłoch. Bo została obiecana, jak mówiłam, od obiecania do narzeczeństwa, do ślubu, był w miarę krótki czas, chodziło o połączenie możnych rodów. I może sprawy potoczyłyby się takim tokiem normalnym, jak to bywało, gdyby nie królewna Anna Wazówna. Bardzo lubię panią królewną Annę. Jeżeli Państwo będziecie w Golubiu-Dobrzyniu, w Brodnicy, a już jeżeli pojedziecie do Torunia i uda Wam się poprosić pana, bo tam z reguły ktoś się opiekuje kościołem, czy tam ktoś sprząta i uda się Państwu poprosić, żeby zdjęto na chwilę alarm z prezbiterium, żeby Was wpuszczono. Stańcie przed mauzoleum królewny Anny. Jest naprawdę ładne i postać królewny może do Was przemówi z jakąś historią, bo do nas zdecydowanie. Sigrid, tak jak i jej siostra, była damą dworu królewny Anny i zarazem była jedną z jej faworytek. Nie dziwota, bo była jej rówieśniczką, proszę Państwa. A Johan Nilsson był jednym z tych szwedzkich szlachciców, którzy wzięli stronę Zygmunta III Wazy. Zresztą został potem jego admirałem. Sigrid i królewnę Annę łączyła przyjaźń i przeżycia, dlatego że królewna Anna była zakochana w bracie Sigrid, w Gustawie. Gustaw był 10 lat bodajże starszy od panien. Zresztą ze wzajemnością. Więc zupełnie naturalnym było, że kto jak kto, ale to właśnie królewna na pewno zrozumie rozterki biednej dziewczyny. Do tego jeszcze, do tych wszystkich rozterek, do tej rozpaczy, że ma być wydana innemu, doszła plotka. I to jest, proszę Państwa, chyba jeden z niewielu momentów w historii, gdzie plotka odegrała taką bardzo pozytywną rolę. Dlaczego? Wiadomo, że plotka potrafi zniszczyć czyjeś życie, a tutaj wręcz przeciwnie. Otóż, co to była za plotka? Otóż, że Erik Bielke, bo to był człowiek, któremu została obiecana nasza Sigryda, Erik wybrał się do Polski i wrócił z tej Polski z bardzo wstydliwą chorobą. No to już była kompletna zgroza, proszę Państwa. I
Dosłownie tak trzasnęła drzwiami nasza Zygryda, kiedy uciekła z domu i schroniła się na zamku u swojej pani, czyli u Anny Wazówny. Jakimś dziwnym trafem, zbiegiem okoliczności, do zamku przybył Johan. Królewna Anna zdecydowała, że ma autorytet, jest w końcu królewską siostrą. Król Zygmunt III Waza był przecież bratem królewny Anny. Podobno bardzo się kochali. No i zaaranżowała pośpieszny ślub. I uwaga, będzie data. Była to środa, 19 marca roku 1595. Świadkami była sama królewna panna Anna i poseł Zygmunta III Lindorm Bonde. I tak sobie pomyślałam, jak przygotowywałam tę pogaduchę, proszę Państwa, oczywiście dygresja, bo jak żeby indziej, inaczej, że jak łatwo popaść w takie dygresje. Bonde, to nazwisko nam jest znane tu w Gdańsku. Karl Knudson Bonde, Puck w zastaw, wojna 13-letnia, pożyczka dla Gdańska. I Karl Knudson Bonde dostaje Puck w zastaw, potem się przenosi do Gdańska. Jego córka umiera, prawdopodobnie została pochowana gdzieś może w kościele mariackim, bo to przecież fara głównomiejska. Wracamy. Wracamy do ślubu środowego. W kraju zawrzało. No wiadomo. W siedzibach trzech wielkich rodów wręcz mówiło się o wojnie. No wiecie Państwo, to równałoby się wojnie domowej. Nic nie można było zrobić, bo ślub był zawarty legalnie. W przytomności królewskiej siostry i królewskiego posła. Muszę, bo się uduszę. Mała dygresja. Tak sobie pomyślałam i za każdym razem powtarzam to moim grupom, że jakie szczęście miała Zygryd, że to było tam, za wodą, a nie, to, nie było tutaj czas jakiś wcześniej i że w Szwecji nieznane było polskie szlacheckie warholstwo, proszę Państwa, z tych nieco wcześniejszych czasów, bo Zygryda niechybnie skończyłaby jak Halszka Ostrogska. Ja polecam Państwu historię Halszki Ostrogskiej. To jest historia niesłychanej pazerności, zemsty i bardzo nieszczęśliwego zakończenia. Ale wracając do środowego ślubu, był to jedyny środowy ślub w historii Szwecji. Dlatego, że w Szwecji zwyczajowo zawierono małżeństwa w niedzielę. Sprawa stała się na tyle głośna, że oparła się o obrady parlamentu. Dobrze, że parlamentu, a nie o wojsko. Anna została skarcona przez swojego stryja Karola Sudermańskiego, który był w owym czasie regentem Szwecji. Przyznam Państwu, że mówi się, że skarciłby ją za wszystko. Z chęcią, bo jej po prostu nie lubił. Zresztą wiadomo, że to on też stał za niedopuszczeniem do ślubu między królewną Anną a Gustawem Brahe. Ale to już jest historia na zupełnie inną opowieść. Wracamy do parlamentu. Parlament rozwiązał tę kłopotliwą sytuację w ten sposób. Uwaga. Nakazano rodzinie Ilenherna wypłacić odszkodowanie rodzinie Bielke, czyli temu wzgardzonemu narzeczonemu, a nadto zapłacić nawiązkę dla biednych. To się biedni musieli ucieszyć. W sumie to było około 3000 talarów. I to było niemało, zważywszy, że w XVI wieku talar, w Szwecji daler, ważył, uwaga, przeszło 29 gramów i zawierał przeszło 28 gramów czystego srebra. Mówię, że biedni się ucieszyli. Uchwalono również, że młoda para przez co najmniej 6 miesięcy, ja wyczytałam w jednym z takich opowiadań, że do roku mieli usunąć się sprzed oczu świata, żeby nie drażnić tak zwanej opinii publicznej. No i przede wszystkim, żeby nie drażnić upokorzonej rodziny niedoszłego narzeczonego. I na miejsce odosobnienia wybrano zamek w Kalmarze. Tak, ten zamek tej Unii Kalmarskiej, mało tego, ten zamek, gdzie Eryk Pomorski został koronowany na króla trzech królestw. Dygresja znowu. Liczycie te dygresje, bo ja już się zgubiłam. Pojedźcie Państwo kiedyś do Darłowa i odwiedźcie kościół w Darłowie, odwiedźcie księcia króla Eryka Pomorskiego, pirata. Wracam do ślubu. Podczas
czas odosobnienia. Oczywiście nie będę mówiła, co się działo w tym czasie, kiedy oni siedzieli w tym kalmarze, bo powtarzam, to nie jest wykład historyczny. Natomiast historia nie była taka lekka, łatwa i przyjemna w owym czasie. To Państwo sobie możecie sprawdzić, chociażby czytając pana Łygasia, czy strony i opowieści pana Hajkowskiego. W czasie odosobnienia zdążyło im się urodzić dwóch synów. W sumie para doczekała się trzech synów. Jeden z nich służył Annie Wazównie, drugi Gustawowi II Adolfowi, a trzeci to jest ten, o którym zaraz powiem. Właśnie ten, który się urodził podczas odosobnienia, dostał imię Zygmunt na cześć króla Zygmunta III. Wkrótce Karol przejął władzę i zwolennicy Zygmunta III musieli opuścić Szwecję i tak też i opuścił Szwecję Johan wraz ze swoją rodziną, już w randze admirała, osiedli w Gdańsku. Kiedy małżonkowie osiedli w Gdańsku, niedługo tutaj mieszkali jako tak zwana pełna rodzina, dlatego że żona Johanna Nilssona, czyli nasza Sigrid, bohaterka tej romantycznej historii, zmarła wkrótce. Uwaga, będzie parę dat, bo ona zmarła w 1608 roku już. Została pochowana nie tu, nie, tu jej nie szukamy, w Cieszynie, jeżeli już. Natomiast sam Johan Nilsson zmarł w 1617 roku, proszę Państwa. Czyli Abraham van den Blok zdejmował rusztowania z fasady, z nowej fasady dworu Artusa, a w domu Julenherna była żałoba i chowano właśnie ojca rodziny. A co z tym epitafium, które nam cały czas tutaj na ekranie widnieje i od którego zaczęłam tę opowieść? Bo tutaj na epitafium mamy, że nazwisko mamy Guldenstern, a ja wyraźnie walczę z tą szwedzką wymową. Czy ta moja nieporadna szwedczyzna, czy Guldenstern, to znaczy to samo. Złota gwiazda. I to widzicie Państwo na górze nad tym epitafium. Zwana ta kaplica do dzisiaj jest znana wśród nas przewodników i gdańszczan jako kaplica świętego Reinholda. Aha, mówi nam to coś, prawda? Zwłaszcza jak pójdziemy sobie do dworu Artusa. Ale również znana jest jako kaplica Guldensternów, nie jako kaplica Julenherna. Bo trzeba było zmienić nazwisko, proszę Państwa, bo skoro ja mam problem z wymówieniem tego nazwiska, to gdańszczanie i dworzanie królewscy, z którymi przecież Johan miał do czynienia, też mieli ten problem. A więc Zygmunt, owoc owego środowego ślubu, już występuje jako Sigismundus, Sigismund Guldenstern. Co z nim? Ha, proszę Państwa, aż sobie zapisałam. Otrzymał świetne wykształcenie w toruńskim gimnazjum akademickim, a później na uniwersytetach w Lejdzie, Strasburgu i Rostocku. Wszedł w krąg dworzan króla Zygmunta III. Wiadomo, był protegowanym jego siostry. Został nawet, uwaga, królewskim łożniczym. To nie był ten, który ścielił łóżko. Nie, 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 proszę Państwa. Łożniczy odpowiadał za łoże, za pościel, za bieliznę, a więc za sprawy najbliższe królowi. To on również układał dzień, czyli ten zestaw spotkań, o, brzydko mówiąc, które król miał mieć w ciągu dnia. To on, mówiąc brzydko, załatwiał spotkania z królem, a więc był najbliżej króla. Za czasów Stepana Batorego łożniczy zmienił się w podkomorzego. Bardzo ważna funkcja. Na sejmie koronacyjnym Władysława IV, kolejnego wazy na polskim tronie, Zygmunt Guldenstern otrzymał indygenat. Co to jest indygenat? To taki odpowiednik naturalizacji. O, tak to nazwijmy. I znowu będą daty. W 30. latach XVII wieku na polecenie królewskie wraz z Gerhardem Dönhoffem objął kierownictwo nad Komisją Okrętów Królewskich. Ożenił się bardzo dobrze z córką kasztelana chełmińskiego Fabiana Czemy z Anną. W 1636 w Toruniu był jednym z prowadzących
uroczystości pogrzebowe królewny Anny Wazówny, osoby, dzięki której w ogóle przyszedł na świat, proszę Państwa. 9 lat później, w tamtejszym ratuszu, przewodniczył luteranom z Królestwa Polskiego podczas kolokwium charitativum. Nie będę Państwu opowiadała o tym spotkaniu, bo to możecie sobie Państwo przeczytać teraz. Internety są potęgą. Zapraszam na strony toruńskie. Tam sobie Państwo w ogóle na jakiekolwiek strony internetowe, gdzie Państwo wpiszecie sobie kolokwium charitativum. Niestety braci polskich na to spotkanie nie zaproszono. To było mniej więcej, celem tego spotkania było uzyskanie jedności wiary i uzyskanie pokoju religijnego. Luteranie, kalwini i katolicy. Przewodnikom po zamku w Malborku znany jest Zygmunt Guldenstern z nieudanej obrony przed Szwedami, a przewodnikom gdańskim z dzierżenia kasztelani gdańskiej dla odmiany. I znowu go spotkamy podczas rokowań pokoju, który my znamy tutaj jako pokój w Oliwie. Pokój oliwski, jak będziecie Państwo w katedrze w Oliwie i będzie otwarte muzeum diecezjalne, wyjdźcie na krużganki. Może gdzieś tam usłyszycie Zygmunta Guldensterna, jak występuje i upomina się o swoje dobra dziedziczne w Szwecji. Oczywiście nie tam występował, ale ja tak parafrazuję. Zmarł 6 lat później, po pokoju oliwskim, i został pochowany w tej kaplicy, którą sam ufundował. Pozostało epitafium z hermem, złota gwiazda, wspomnienie o jedynym w historii Szwecji ślubie środowym, romantycznej miłości, mediacji królewny Anny i całym tym zamieszaniu. To świetny materiał na film, proszę Państwa. Ale kiedy patrzymy na to epitafium i na kaplicę, tu macie Państwo tekst. Na chwilkę go zostawię, a może przeczytam, żeby przyspieszyć. Poświęcony Bogu Najwyższemu, Najlepszemu, Największemu, baronowi Janowi Guldensternowi, już Guldenstern, baronowi Arvidiusowi Sztenbokowi, hrabiemu Gustawowi Brahe i młodej Annie Guldenstern, swej wierze w Boga i Zygmunta, najjaśniejszego króla Polski i Szwecji, dla którego później poświęcili majątek i całą miłość dla ojczyzny. Zmarłym z tej samej przyczyny losu i przekonań, a teraz po złożeniu prochów tego samego rodu w tej samej, ale obcej ziemi, wyczekującej wiecznej ojczyzny, wznosi pomnik, będący wyrazem umiłowania do ojca, czci dla wujów, a miłości do siostry. Przy tym ten sam grobowiec przeznacza sobie i swojej małżonce, ostatniej z rodu znakomitych Czemów, oraz swoim potomnym, udającym się po kolei, dokąd każdego wezwą losy. Baron Zygmunt Guldenstern, starosta sztumski, ekonom malborski, zarządca, etc., etc., etc. Zwróćcie Państwo uwagę na datę. Oczywiście posiłkowałam się, co za brzydkie słowo, korzystałam z tej książeczki, bo to z tej książeczki wzięłam tłumaczenie. Zwróćcie uwagę na datę, tak, bo przygotowane epitafium było znacznie wcześniej. Ale kiedy tak patrzymy. Widzicie Państwo zdjęcie, widzimy epitafium, widzimy ten cały anturaż, widzimy wejście do kaplicy. Brakuje, bo kaplica jest właściwie pusta. Brakuje nam wszystkiego, co kojarzy nam się z kaplicą grzebalną danego rodu. I tak się zastanawiamy, co się stało z wyposażeniem. Ha! I teraz się zaczynają sensacje. Zostajemy w Mariackim. Na szczęście w Mariackim można sobie usiąść, rozsiąść się i słuchać dalej. Znalazłam taki artykuł w sieci, kiedy szukałam informacji na temat tego, co się stało z wyposażeniem kaplicy Guldensternów czy kaplicy Reinholda, jak kto woli, i znalazłam na stronie kociewiak.pl taki artykuł z roku 2007, który napisał pan Edward Zimmermann. To jest pan, który napisał książkę Skarszewski, ślad skarbów Bazyliki Mariackiej i Landesmuseum Danzig. Polecam tę książeczkę. Chciałam ją przynieść, żeby Państwu pokazać okładkę, ale nie mogłam jej znaleźć. I tu wielki apel. Jeżeli słucha mnie ktoś, kto ode mnie tę książeczkę pożyczył, to ja bym poprosiła, żeby ona wróciła do domu. Książeczka cieniutka, ale bardzo ciekawie się ją czyta. A o co chodzi, proszę Państwa? Nie będę cytowała całego artykułu, wyrywki. Uwaga. Na przełomie
1944 i 5 roku do majątków ziemskich Bączek i Zapowiednik koło Skarszew, należących do Kreisleitera NSDAP Ernsta Günthera Modrowa, przywieziono z Gdańska bezcenne dzieła sztuki, w tym wyroby złotnicze pochodzące ze skarbca Bazyliki Mariackiej. Proszę Państwa, nic lepiej, oprócz kotów i psów oczywiście i ich łapek, nie sprzedaje się w sezonie ogórkowym niż bursztynowa komnata i skarby Bazyliki Mariackiej. Bursztynową komnatę rezerwuję dla siebie, bo to ja ją kiedyś odnajdę. Skarby Bazyliki Mariackiej, proszę Państwa. Jest taka historia, która krąży w okolicach Skarszew, że w 1945 roku w marcu, kiedy już po Niemcach zostały tylko zgniszcza i spalone domy, jeden z mieszkańców Skarszew wrócił z robót, na które został zesłany na początku wojny. Szczęśliwy człowiek, dlatego że wrócił zarówno do rodziny, jak i do własnego domu. I zaraz w tym marcu, jak wrócił, zajechał samochód wojskowy Armii Czerwonej. Wysiadło z nich dwóch żołnierzy, dwóch czerwonoarmistów uzbrojonych. Jeden człowiek, oficer, ubrany w bardzo elegancki mundur, tak jak na sytuację frontową, jak to ów właściciel tego domu mówił, tak jakoś dziwnie wyglądał, jakby został wrzucony z innej bajki. I wysiadł jeszcze ktoś, bardzo chudy, taki smutny człowiek, wychudzony w takim wymiętym garniturze. Zarządzili, żeby właściciel i jego rodzina zamknęli się w domu i zasłonili okno i żeby broń Boże nie wychodzili pod karą. Natomiast sami udali się do ruin stodoły w obejściu. No i bardzo długo tam byli, bo ten pan, który opowiadał autorowi tego artykułu, mówił, że siedzieli tam w tej ruinie, tej stodoły czy obory do wieczora. Jak już się zrobiło całkiem ciemno, odjechali. Wiele szczęścia mieli ci mieszkańcy domu, że ta ekipa odjechała, zostawiając ich przy życiu. Jak już odczekali mieszkańcy tego domu, aż śladu ni popiołu po tej ekipie nie zostanie, zdecydowali się wychynąć z domu. Truchcikiem pobiegli nocą do tej ruiny, tej obory czy stajni. I tam w świetle jakiejś tam migoczącej lampy znaleźli plakietę. Znaleźli w ogóle jakąś plakietę z napisem, którego nie mogli odczytać oczywiście. I na tej plakiecie też i do tej plakiety przyczepiona była, czy plakieta była przyczepiona do złotej gwiazdy siedmioramiennej. No proszę Państwa, jak przeczytałam ten artykuł, to aż mi piknęło. Lata minęły. Oczywiście były też i artykuły w Odkrywcy, były artykuły w Dzienniku Bałtyckim. One się tak co jakiś czas, i tak jak mówiłam, sezon ogórkowy nastaje, artykuły się pojawiają i bardzo dobrze, niech się pojawiają. Może coś z tego będzie. Kiedy w 2000 bodajże, już nie pamiętam kiedy, pani Maria Giec w Dzienniku Bałtyckim, i to jest do znalezienia, 2002 rok, 15 stycznia, taka była data tego artykułu pani Marii, Gdańskie zabytki w Rosji. Ona pisze, że jedna radziecka ekipa, grupa do spraw pozyskiwania dzieł sztuki, korzystając z pomocy niemieckich muzealników, wywiozła do Moskwy 97 skrzyń z gdańskimi zabytkami. Mhm. To dopiero strata. Zresztą teraz krąży w internecie do pobrania świetny katalog. Katalog straty, proszę Państwa. Ja polecam. Można go zdobyć na stronie Muzeum Historycznym, Muzeum Gdańska, i można sobie ściągnąć na dysk. To są 3 tomy. Zawrót głowy. No i wracając do naszej sensacyjnej historii. Okazało się, że lata mijały, jak to w każdej historii, lata w końcu mijają. I czas jakiś później ekipa poszukiwaczy skarbu, wiecie, ci ludzie, którzy tam gdzieś coś kopią i poszukają, mają te słuchawki na uszach i coś im tam pika, przyjechali do tego obejścia właśnie, pod Skarszewami, do tego pana, który opowiadał, do panu Zimmermanowi, i zapytali go, czy mogą tak przeszukać po prostu, bo to jest w okolicach tego majątku, o którym oni czytali, Modrowów. I tak pan powiedział, że jasne, jeszcze im opowiedział tę historię, oni polecieli tam, pobiegli w to miejsce, gdzie polecieli. Pobiegli w to miejsce, gdzie ta stodoła czy obora kiedyś tam stała, bo już nie stała.
No i zobaczyli, zresztą pokazał im sam, trzy skrzynie, które miały odbite dna, ale były zamknięte na zamki. I to były takie skrzynie oblepione jakąś tam wilgotną paszą, bo oni w tym pasze tam jakieś zboże trzymali. No i państwo poszukiwacze dosłownie mieli gwiazdy w oczach, jak to zobaczyli. Pobiegli z tymi wykrywaczami i rzeczywiście odkryli kartusz trumienny. I kartusz trumienny faktycznie miał srebrną gwiazdę. Tam jeszcze jest taka historia sensacyjna o jednym z kolekcjonerów dzieł sztuki, który też coś tam znalazł i coś tam też i dostał od naszego bohatera opowiadania. Dzieła sztuki były przekazywane albo do Muzeum Ziemi Kociewskiej, albo po prostu gdzieś zaginęły po śmierci kolekcjonera, więc pewnie gdzieś tam się na rynku antykwarycznym będą pokazywać co i róż. Polecam Państwu tę historię, bo historia jest rzeczywiście niezwykle sensacyjna, a jak już nie będziecie chcieli czytać tego artykułu, bo wam powiedziałam, opowiedziałam 3/4, to zapisałam sobie nazwisko i tytuł, bo ja ostatnio poszłam w kryminały. Nie do kryminału, jeszcze na szczęście, ale w kryminały bardzo lubię. Ostatnio modnym autorem kryminałów jest pan Krzysztof Bochus, bo tak osadził te swoje opowieści w naszych tutaj, w naszym anturażu. I jeżeli Państwo chcecie poczytać o skarbach Bazyliki Mariackiej, to sięgnijcie po jego listę Lucyfera. Bo tak jak czytałam, też jestem świeżo po lekturze, to mi tak jakoś gdzieś tam dźwięczało w głowie tym echem. Potem połączyłam kropki i wyszła mi historia. Ale również polecam Państwu artykuł pana, jakżeby kogo by innego, Andrzeja Janusza Itisa. Wiadomości Trójmiasta, rok 2017, to był listopad, tytuł Krypta Guldensternów. Bo warto wiedzieć, co było z tą kaplicą, czym była, czyja była ta kaplica, zanim pojawił się Zygmunt, zanim ją wykupił od ławy świętego Reinholda. I pan Andrzej Janusz Itis pisze w konkluzji swojego artykułu na wiadomościach Trójmiasto, że kaplicę zamykała krata. Wiecie Państwo doskonale, jeżeli byliście kiedykolwiek w Bazylice Mariackiej, czy w ogóle w jakimkolwiek wnętrzu sakralnym, nie tylko gdańskim, to że nasze kowalstwo artystyczne, gdańskie, wszyscy mówią o Goldwasserze i o Bursztynie. I koniec. Tak jakby Gdańsk się na tym miał skończyć. A tymczasem nic podobnego. Nasze kowalstwo było niewiarygodnie wysokiego poziomu. I jeżeli kiedykolwiek pojedziecie do Gniezna, to bądźcie na to Państwo przygotowani, że większość, nie wszystkie, ale większość krat zamykających kaplice w katedrze gnieźnieńskiej, to są kraty nasze gdańskie. Nie omieszkam za każdym razem zakomunikować tego moim grupom, żeby wiedziały, co oglądają. No ale skoro już mamy sprawę Guldensternów rozwiązaną. Wszystko się dobrze skończyło. Spójrzmy w górę. Ja bardzo lubię sklepienia. W ogóle sklepienia średniowieczne są absolutnie piękne. Długo było tak, że chodziłam z własnym kocykiem do Bazyliki Mariackiej. Kładłam sobie kocyk na posadzce, to jeszcze przed remontem, za czasów księdza Infułata Bogdanowicza. Kładłam się na wnak i robiłam zdjęcia sklepień, bo sklepienia ci u nas bogate. Ale ja nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że w tych sklepieniach no teraz się pojawiają gwiazdki, ale zauważyliście te dziury? Takie jakieś. Jedne są większe, drugie są mniejsze. Nie wiem, czy tę gwiazdkę tu widać. Ja ją na szczęście tą moją wskaźnik wycofam, bo teraz Państwo widzicie mnóstwo dziur. Większych, mniejszych, regularne, nieregularne. No to jedziemy dalej. Zaraz zobaczymy, czy nam przesunie się zdjęcie, bo chciałabym Państwu pokazać też i inne dziury w sklepieniach. I zaraz Państwu o nich opowiem, tylko na nie trafię. Ja mówiłam, że jestem średniowieczna, więc poproszę o chwilę cierpliwości. Coś popsułam. Jak to bywa? W każdym razie, czekając na pomoc, która niezwykle cenna. Dziękuję. Tak to jest, jak człowieka ze średniowiecza spośród cegieł posadzą w XXI wieku, proszę Państwa.
Widzicie Państwo, te dziury są różne. One są większe, mniejsze i one wcale nie są regularne. I one wcale nie muszą być takie regularne. Widzicie tutaj, Państwo na pewno kaplicę poznajecie. Ogromna dziura. I te dziury są nieregularnie umiejscowione wobec żebrowania. Jedziemy dalej. Gdzieniegdzie pojawiają się gwiazdki. Jak powiedziecie, to są akurat gwiazdki mariackie, nowe. Natomiast gwiazdki oliwskie, stare, zobaczycie Państwo na sklepieniu dzisiejszej katedry, katedrze oliwskiej. Zobaczycie również w ambicie. Co jakiś czas te gwiazdki w ambicie znikają, bo one są brane do konserwacji. I wtedy można zobaczyć ten otwór, bo tam rzeczywiście te otwory są. Jeszcze mam takie. O, takie zdjęcia. Co to jest, proszę Państwa? To są garnki w ścianie lub w sklepieniu. To akurat w sklepieniach. Holośniki. Tak to się nazywa. Muszę powiedzieć, że kiedy kilkanaście lat temu zaczęłam się interesować tymi dziurami, to wyszukiwarka internetowa popularna, kiedy szukałam holośniki, to ona mi wyrzucała holowniki. Proszę Państwa, ja wiem, co to jest holownik. Zresztą Państwo też w Gdańsku, proszę mi pokazać osobę, która nie wie, czym jest holownik, ale holośnik. Muszę przyznać, że do dzisiaj większość z tych informacji, które są w internecie, które można sobie, przepraszam, wygooglać, to są przedruki, parafrazy tego, co napisałam na blogu dzięki pewnej wyjątkowej parze osób, które mi powiedziały, na co patrzę w ogóle, co ja widzę, poza tym, że widzę dziury w sklepieniu. Czasami widzimy dziury w ścianie, no ale to już musicie Państwo wyjechać poza Gdańsk, żeby je spotkać. I tu historia. Kiedy zadawałam pytania w różnych gremiach, po prostu wstawałam, pytałam, a czym są te dziury w sklepieniach i te dziury w ścianach? Zbywano mnie, mówiono, że to, tym tematem to my się nie zajmujemy. I w końcu trafiłam, tak sobie trwałam w takiej błogiej niewiedzy i trafiłam na ciekawy wykład na Politechnice Gdańskiej. Wykład traktował o Bazylice Mariackiej, więc pobiegłam tam oczywiście, wysłuchałam wykładu, no i później, jak to zawsze są pytania, były pytania. Przepraszam bardzo, panie wykładowco, a te dziury w sklepieniu? Pan wykładowca powiedział, że on, bardzo mnie przeprasza, ale on się tym akurat nie zajmował. On się zajmował zupełnie czym innym. Ja to zrozumiałam. Natomiast za mną siedzieli tacy państwo, starsi bardzo. I ta pani mnie wzięła pod rękę, wyprowadziła na korytarz i powiedziała: Gustaw, pani powie. Gustaw okazał się być panem Gustawem Budzyńskim. Możecie Państwo znaleźć informacje o tej parze. Pani Marianna i pan Gustaw Budzyński. Wyjątkowi ludzie, bo nie tylko piękni zewnątrz, ale i piękni wewnątrz. Pan Gustaw usankcjonował i, powiem tak, pobłogosławił moją słodką niewiedzę. I powiedział mi kiedyś: ależ pani Katarzyno, pani nie musi wiedzieć, tylko musi pani wiedzieć, skąd się dowiedzieć. Na szczęście los mi ich postawił na drodze, a może posadził za mną. I pan Gustaw, dlaczego taka jestem zachwycona tą znajomością? Byłam, bo niestety parę lat temu odeszli oboje. Tak jak oboje szli przez życie, tak oboje z tego życia się usunęli. Pan Gustaw, ponieważ był akustykiem na Politechnice Gdańskiej, pewnie bada niebieską akustykę gdzieś tam. Był w swojej uprzejmości, przekazał mi mnóstwo swoich materiałów z badań, jakie prowadził nad akustyką kościołów gdańskich właśnie. I muszę powiedzieć, że zawdzięczam mu bardzo wiele. Ja go nie znałam, ja ich w ogóle nie znam, dlatego że moją alma mater nie była Politechnika, tylko Uniwersytet Gdański. A z akustyką to miałam o tyle do czynienia, że jak śpiewałam w chórach różnych w czasie swojego życia, to jak coś nie grało, to się brało. To Państwo pewnie wiecie, robiło się taką kąchę z ręki jednej albo drugiej i wtedy wszystko grało i można było chwycić ton. I koniec. I to była moja akustyka. Natomiast pan Gustaw, ponieważ prowadził badania w Bazylice Mariackiej, wskazał mi również, mnóstwo mi o tych dziurach opowiadał, i wskazał mi takie miejsca, gdzie mogłam bezpiecznie mówić do grupy, bez tego problemu i bez tego obciążenia, że będę kogoś blokowała swoim głosem i że ktoś będzie słyszał bardziej mnie niż siebie i że grupa nie będzie mogła się skoncentrować. Bo to było w czasach, kiedy
jeszcze współpracowałam z firmami, które obsługiwały te statki wycieczkowe, które przyjeżdżały. Dantejskie sceny się działy właśnie przed kaplicą Gulnersternów, czy tu na Długiej i Długim Targu, kiedy nie było jeszcze czegoś takiego jak mikrofony, czyli te zestawy tour guide, że przewodnik sobie szeptem może mówić do mikrofonu, a grupa tam ze słuchawkami sobie biega za nim i słyszy. Może sobie robić w tak zwanym międzyczasie zdjęcia. Grupa musiała stać tu i teraz i przewodnik musiał mówić do grupy. I w Mariackim rzeczywiście było trudno. Czasami taki statek był obsługiwany przez 50 autokarów, proszę Państwa. I teraz wyobrażacie sobie, oczywiście nie wszystkie 50 autokarów, znaczy pasażerów wpadało do Mariackiego za jednym zamachem, ale tak czy inaczej ruch turystyczny, lato, akustyka Mariackiego. Dzięki panu Budzyńskiemu i jego żonie mam takie miejsce w Mariackim, gdzie mogłam głosić do grupy. Grupa słyszała szum kościoła. Sadzałam grupę w ławkach. Grupa słyszała szum kościoła, ale mój głos był pierwszy nad głosami innych. I to właśnie, jeżeli mnie tam gdzieś państwo akustycy słyszą, to bardzo dziękuję. Pan Gustaw również opowiedział mi bardzo ciekawą historię, o której nie wiedziałam. Przed wybudowaniem bazyliki naszej fary głównego miasta, istniała już katedra we Włocławku. I jakieś parę lat przed budową naszej fary, biskup włocławski Maciej Zgołańczy, uwaga, kazał wmurować w ściany katedry po 4 głośniki wokół okien. 2 pod sklepieniem prezbiterium i 2 nieco poniżej, nie licząc tych w stropie i ponad drzwiami. I powiedział mi pan Budzyński bardzo ciekawą rzecz, że katedra włocławska nazywana była grzmiącą katedrą. Że głos zamieniał się w grzmot. Zresztą jak sobie państwo staniecie w Mariackim, nawet dzisiaj, nawet przy tych gwiazdkach, które już są w sklepieniu i powiecie coś głośniej, a jeszcze jak zaśpiewacie, to rzeczywiście słychać. I nazwę głośniki nadawano pękatym naczyniom z gliny. To nie jest wymysł średniowieczny, bo państwo doskonale wiecie, chociażby ci, którzy byli w Atenach i Teatr Dionizosa zwiedzali. Akustyka świetna, słychać aż na górze. Naczynia robione z gliny z domieszką grafitu. Pękate, one właściwie, jak mi powiedzieli państwo Budzyńscy, niewiele się zmieniły od wieków. I wmurowane w mury i ściany zapewniały stosowny pogłos oraz tłumiły niekorzystne echa, a także wzmacniały wyrazistość kazania. Kiedy zatynkowywano otwory w ścianach czy sklepieniach albo zakładano modne gwiazdki, kościoły czy refektarze głuchły. To wszystko powodowało, że głos stawał się płaski. Macie państwo nie tylko w Gdańsku takie holośniki, bo jak pojedziecie sobie do Wiadomego Zamku i staniecie w letnim refektarzu, tam też macie. Tylko ich jest parę, 4 czy 5. W zimowym refektarzu też jest parę. Reszta została zatynkowana. Kiedy przygotowywałam tę pogaduchę dla państwa, znalazłam taką informację, że wszystkie wymiary holośników były podawane w calach, a jeden cal w średniowieczu równał się 12 ziarnkom jęczmienia. Miałam nawet taki szalony pomysł, żeby ten jęczmień tu jakoś przynieść i przesypywać te 12 ziarnek. Przyznam także, że wyczytałam, że garnki czasem wypełniano do połowy popiołem. Nie znalazłam, nawet na tym wykładzie, bo widzicie państwo, że to zdjęcie pochodzi z wykładu, z części pierwszej wykładu pod tytułem Akustyka, który jest dostępny w sieci z Politechniki Gdańskiej. Ale nigdzie nie znalazłam, dlaczego wypełniano te garnki w ścianie czy w sklepieniach popiołem. Ale znalazłam za to co innego, że kiedy wypełniano je gipsem i ziemią, stosowano je jako pustaki do budowy sklepień, bo były lekkie, ogniotrwałe, ale bardzo drogie, więc też i nieczęsto się za to zabierano. No i wyjdźmy już z tego kościoła, ale nie oddalajmy się zbytnio. Wychodzimy bramą wysoką na ulicę w kierunku ulicy Piwnej, ale idziemy wzdłuż ściany. Nie tak tam jak zwykle na skróty i kierujemy się ku wschodowi, czyli do ulicy Mariackiej, bo chcemy dojść do tego zewnętrznej ściany prezbiterium. Ale jak już idziemy,
No to zerknijmy na to, co się na tych cegłach dzieje, proszę Państwa. Ile te cegły nam potrafią powiedzieć? Tutaj mamy taką cegłę, która została spieczona. Widocznie główka leżała bliżej. Główka i wozówka. Główka leżała bliżej ognia i tak nam się spiekła. To czasami tak, jak się idzie po chleb, to się mówi, a poproszę ten bardziej spieczony, bo bliżej ognia leżał. Ale na wozówce widać poniżej, że jakieś narzędzie spadło. Nie wiemy, co to było. Gwóźdź? A, kiedyś słyszałam nawet śrubka. No nie, cokolwiek w średniowieczu, kiedy ona się, ta cegła, suszyła. Nie dziwota, zresztą tu na dole taka cegiełka jest też, ma koło następnej spieczonej główki. Też coś musiało na nią spaść. Paluchy? Paluchy mariackie, bo cały czas kręcimy się wokół Kościoła Mariackiego. Proszę Państwa, ja kiedyś spędziłam pół dnia chodząc dookoła Mariackiego i tam, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, na Piwnej, przy Piwnej ulicy vis-a-vis południowej ściany kościoła znajdowała się kiedyś komenda policji i wyszło takich młodych dwóch policjantów. Obserwowali mnie po raz tam któryś, przechodziłam. Oczywiście przewodnik gada do siebie, to jest sprawa znana i podeszli do mnie, zasalutowali, przedstawili się bardzo pięknie, zapytali, czy coś mi się stało. Ja akurat byłam z zakupami, więc z tymi siatkami tak sobie tam chodziłam dookoła tego kościoła. Czy ja mam jakiś problem i czy mi potrzeba, bo może ja jestem starsza pani i trzeba mnie odprowadzić do taksówki czy coś. Podziękowałam im bardzo za chęć pomocy. Powiedziałam, dlaczego ja tak krążę wokół Mariackiego. Pokazałam im te paluchy. No i ponieważ oni byli po służbie, więc zapytali, czy mogą ze mną macać cegły. No i macaliśmy te cegły przez czas jakiś. Okazało się, że było fascynująco i między innymi nie ja, a jeden z nich odkrył te dziury. Widzicie Państwo takie dołki? Takie jakbyśmy je zrobili tą taką łyżeczką do lodów. One są takie charakterystyczne, okrąglutkie. Takie piękne, cudne, śliczne, okrągłe. No, co ja się tego naszukałam? Proszę Państwa, co znowu zaczęłam tropić? A to już parę lat temu mam takie kółko graniaste, czyli koleżanki, z którymi robiłyśmy nasze pierwsze kursy. Każde kolejne też jeździmy, szukamy, tropimy i między innymi tropimy dołki. My już teraz wiemy, że to są dołki ogniowe. To jest akurat, to są dołki ogniowe świętojańskie, bo na kościele świętego Jana też mamy. To jest druga moja ulubiona świątynia w Gdańsku. A ma takich dołków mnóstwo, ale na Katarzynce też są. Proszę Państwa, jakby Państwo kiedyś szukali. Zaczęłam je tropić. Odkryłam, że nie ma ich na kościołach klasztornych. Wytłumaczono mi, zaprzyjaźnieni księża, którzy jeszcze przede mną nie uciekają po tych wszystkich moich pytaniach o te dołki ogniowe, wytłumaczyli mi, że no przecież zabudowania klasztorne w większości są właśnie po południowej stronie. No poza tym zabudowania klasztorne. Znalazłam kiedyś, bardzo się ucieszyłam, nawet na Świętym Wojciechu w Krakowie takie dołki ogniowe. Zresztą prowadzę spis na blogu i co rusz to ktoś do mnie pisze, że o, to właśnie tutaj gdzieś tam odkryliśmy dołki ogniowe kolejne. Na Farze w Tczewie są, no tak jak mówię, tutaj w Gdańsku też. Muszę Państwu powiedzieć, że spotkałam się, kiedy tropiłam, kiedy jeszcze nie wiedziałam, czym one są, myślałam tylko, że wiem, spotkałam mnóstwo teorii, które przytoczę. Trzy. Hipoteza pierwsza. Charakter ekspiacyjny dziur. Czyli grzesznik po wyspowiadaniu się miał odprawiać pokutę, wiercąc palcem w ścianie albo kuciem kościoła. Ja to sprawdziłam. I muszę Państwu powiedzieć, że długo wzbudzałam sensację wśród moich grup, dlatego że chodziłam z obandażowanymi palcami. Wyglądało tak, jakbym brała udział w jakiejś bijatyce. Absolutnie odpada. A przy tym cegle się nic nie stało. Niemal tak popularna jak ekspiacyjna jest teoria o znachorstwie. Ona jest bardzo ciekawa, proszę Państwa. Owszem, rozmawiałam ze znajomymi wielebnymi, którzy też się tym tematem interesowali. I tak, potwierdzili, że czasami taki pył święty był dodawany do karmy, zarzucany do pokarmu dla bydła, a także był stosowany przez lokalnych znachorów. Ale powiedzieli od razu, że to raczej w takich miejscach, które pełnią rolę sanktuariów, a nie kościołów parafialnych.
Natomiast ja tak, muszę powiedzieć, że ja też byłam leczona przez znachora. Zapadłam na jakąś afrykańską chorobę nieznaną. Biali lekarze już nie chcieli mnie leczyć. Ojciec zawiózł mnie gdzieś tam głęboko w burz i faktycznie szaman, bo to szaman mnie leczył, rozpalił jakieś zielsko, śmierdzące podobno w ognisku i ten popiół z tego zielska dodał do równie śmierdzącej jakiejś cieczy, którą najpierw ojciec oczywiście spróbował, że przeżył, no to pozwolił tę ciecz zadać mi. No i wstałam, żyję, jestem, czyli coś w tym jest. Może, bo nikt się przed tą wersją nie broni. No ale spotyka się też i wersję, iż w taki wydrążony dołek chory wdmuchiwał swoją chorobę. I kiedy mi się wydawało, że ta wersja mi się tak podoba, spotkałam się ze znajomym księdzem, którego przyprawiłam o atak śmiechu niemalże. Akurat ksiądz cierpiał na strzał w plecy. Wiecie Państwo, jak się ma lumbago, to życie nie cieszy. A jak już się raz schylimy, to w pozycji kota zostajemy do momentu, aż nas wyprostują. No i ksiądz właśnie taki w pozycji kota podpierał się laseczką, aczkolwiek był całkiem młodym człowiekiem, po prostu go strzeliło i zapytał mnie tylko: pani Katarzyno, czy pani sobie wyobraża, że na przykład ja, taki zgięty, zginam się mocniej, bo te dołki ogniowe, proszę państwa, są z reguły na takiej wysokości naszego pasa, a czasami naszych bioder. I on mnie zapytał, czy wyobraża sobie pani, że ja się pochylam, wdmuchuję w swoją chorobę, a kto mnie potem wyprostuje? Bardzo nam się ta teoria spodobała. Najbardziej wiarygodna, w związku z czym zostaje ta teoria o łuku ogniowym. Teraz uwaga. O, coś takiego. To ja to ściągnęłam gdzieś tam, czyste spalanie info z jakiejś tam strony, ale muszę Państwu powiedzieć, najpierw ściągnęłam, potem pomyślałam. Wiecie Państwo, że ten człowiek powinien mieć rękawice na tej dłoni, bo inaczej to będzie bardzo cierpiał. Natomiast bardziej wiarygodna strona to jest ta strona i przyznam szczerze, że polecam Państwu bardzo. architektura.pomorze.pl, otwory po świdrach ogniowych. Nie wiem dlaczego, plus 648. Prowadzi ją ksiądz Sławomir Pawlak. Zetknęłam się z księdzem Pawlakiem na jakimś tam forum lata temu, kiedy i on, i ja, i zresztą grupa takich zapaleńców szukała odpowiedzi na to, dlaczego mamy tyle dołków, tyle dziur, tyle takich dziwnych, jakichś wyżłobionych przez coś. I ksiądz Pawlak założył swoją stronę, świetnie to tłumacząc z pozycji wielebnego. Nie będę mówiła, wystarczy, żeby Państwo sobie przypomnieli, jeżeli byli kiedykolwiek na Wigilii Paschalnej. Jest taki moment, ja byłam akurat, miałam okazję, ponieważ moja najstarsza wnuczka miała chrzciny właśnie w czasie Wigilii Paschalnej. I moment, kiedy usłyszałam słowa wygaśmy światło i ten cały taki cichy tłum w tej ciszy, w tej ciemności wylał się z kościoła, oczywiście na południową stronę. Dzisiaj zupełnie inaczej się nieci ogień, zupełnie inaczej się go dostaje, ale wrócili po chwili z paschałem i ze świeczkami. Każdy niósł swój ogień do domu. Niesamowite przeżycie, proszę Państwa. Warto sobie poczytać blog księdza Pawlaka, bo on tam bardzo wiele takich istotnych i ciekawych spraw porusza właśnie w odniesieniu do wierzeń przedchrześcijańskich, porównując je z wierzeniami dzisiejszymi. Mówiąc o wierzeniach przedchrześcijańskich, ja chciałabym tylko wspomnieć Perkunisa, czy Perkunasa, czy Perkuna, jak czasami mówimy. On jest odpowiednikiem skandynawskiego Thora albo Thora, w zależności od tego, jak to wymówimy. Bóg ognia, jego święto przypadało w okolicach dzisiejszej Wielkanocy. Zresztą wszyscy wiemy, ja sama odliczam dni do wiosny i ta Wielkanoc jest takim momentem przejścia. Wszystko zaczyna kwitnąć, staje się nowy świat, nowe życie, aż nam się chce zrzucić grube palta. No i ważne jest to, żeby pamiętać, że przy ołtarzu Perkuna również niecono ogień. Wieczny ogień, który powinien się palić do następnego święta Perkuna. Bardzo nam to przypomina i właśnie niecono ogień albo o święte drzewo, albo o kamień ołtarzowy, który mu stawiano. Ciekawe to jest, bo ja zapytałam jeszcze o, mam nadzieję, że mi się uda cofnąć, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, dziury świętojańskie
W ogóle te cokoły nasze gdańskie, kamienne, zanim powiem o dziurach dalszy ciąg, są bardzo ciekawe, bo wiecie Państwo, że my nie mamy kamienia, my mamy glinę. Dlatego przytachałam cegły, żeby Państwu pokazać, bo tak wygląda cegła. Nie na zdjęciu, tylko w tak zwanym, za przeproszeniem, realu. Ale mamy też dużo kamienia. I parę lat temu, wiele lat temu, była taka konferencja w Gdańsku, która mówiła o kamieniu szwedzkim w architekturze Gdańska. Ja nie zbieram kamienia, dlatego że on jest bardzo nieporęczny. Cegłę można schować do torby, kamień już nie bardzo, zwłaszcza jak duży, ale w związku z tym kamieniem mnóstwo rzeczy się dowiedziałam. Jest, krąży gdzieś tam w internecie, na aukcjach internetowych, taka książeczka o szwedzkim kamieniu w architekturze Gdańska. Można sobie ją kupić, przeczytać. Ciekawa, też taka cienizna. No ale zaczęłam się tym kamieniom przyglądać i proszę Państwa, takie podłużne coś, jakby kielnią zrobione czy co. I znowu zaczęłam pytać, myślałam, że może to krzesiwo, jak już dotarło do mnie, że niecimy ogień o ścianę kościoła w średniowieczu, no to pomyślałam, to może krzesaliśmy ogień czy co. No i pojechałam do Fromborka, zapytałam panią Jagodę Semków, która jest kustoszem. Absolutnie tę moją teorię pogrzebała, w ogóle wdeptała ją w ziemię, bo powiedziała mi, że dziwi się, że nie pamiętam, że ogień krzesa diabeł i skrylecą, a to jest święte miejsce, a więc może być tylko niecony, bez iskier. Bardzo to ciekawa informacja. Im więcej pytamy, tym więcej wiemy. I proszę Państwa, długo, długo krążyły takie teorie, że uderzano mieczem przed jakąś bitwą, poświęcano miecz czy szablę, potem ostrzono broń. Pytałam wszystkich znajomych rekonstruktorów bitew wszelkich. Pytałam też panów płatnerzy, mieczników, którzy się tym zajmują. Powiedzieli, że to mógł tylko wymyślić taką teorię ktoś, kto się zupełnie nie zna na cenie i wartości broni białej w owych czasach zwłaszcza i nikt by sobie na coś takiego nie pozwolił. I przez przypadek, ponieważ zeszły rok, to był ten rok, kiedy wszyscy wiemy, siadło nam trochę życie, zwolniliśmy, czyśmy chcieli, czyśmy nie chcieli. Piloci i przewodnicy zwolnili już całkiem, a zatem jako emerytka zaczęłam korzystać z życia i brałam udział we wszystkich spotkaniach muzealnych, jakie tylko się odbywały. Moim takim bardzo lubianym miejscem jest skansen w Sopocie. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, skansen archeologiczny w Sopocie. I tam były takie warsztaty, takie różne wykłady na tematy różne i między innymi taki warsztat na tematy, chodziło o łowców fok. Ale między innymi pan, który te warsztaty prowadził, opowiadał o pługu ogniowym. No i proszę Państwa, jak to zwykły badyl. Pług ogniowy, czyli pocierało się kamień i ogień mieliśmy. Żeby Państwo długo nie trzymać, bo przecież miało być lekko, łatwo i przyjemnie, a ja tu o jakichś takich rzeczach zaczęłam opowiadać, jadę ze zdjęciami. Widzicie Państwo, jak to o cegle zaczynamy i wokół cegły się kręcimy? Zagalopowałam się, a chciałam zatrzymać się tutaj. Bo zaczęliśmy od bramy. Rum omnium fundamenta, tego nie pozbędziemy. Ale brama, brama zwana wysoką, czy wyżynną, czy tak jak wspomniałam, brama przy locie. Brama, która ma również swoją legendę. Ja tę legendę Państwu opowiem. Proszę się nie dziwić, że to już druga legenda dzisiaj, dlatego że miasto tak stare jak Gdańsk ma swój baśniokrąg. A powodzenie legend możecie Państwo odnaleźć w sprzedaży książek świętej pamięci pana Sampa, który napisał baśniokrąg gdański, czy w legendach gdańskich pana Andrzeja Januszajtisa. I pamiętajcie Państwo, jak powiedział pan profesor Widacki na Świętym Krzyżu, kiedy badał domniemane zwłoki księcia Jaremy Wiśniowieckiego. Z legendą się nie walczy, legendę się opowiada, a więc było tak. Dawno temu, chyba w XVII wieku, bo już świętowano Nowy Rok, przed bramą wysoką, wyżynną, jeszcze wtedy nie przed bramą, przy locie, stał na straży niejaki Kuba Dorsz. Może dlatego tak tę legendę lubię.
marzł niesłychanie. Wściekał się, bo słyszał dookoła, jak się miasto bawiło, a on tu musiał stać na straży. Zimno, bo wtedy jeszcze, przypominam, były zimy takie, że no i przytupywał, ale niemniej jednak przeklinał tę swoją służbę w Nowy Rok. Nawet zaklął bardzo. I tutaj wykropkowujemy. Damy tylko zakończenie tego jego przekleństwa, bo powiedział, niech tą całą moją służbę diabli porwą. I to państwo doskonale znacie pewnie z legendy o pani Twardowskiej, bo nagle snop iskier, to jest legenda, jak iskry opadły, Mickiewicz pisał w pani Twardowskiej, nos jak haczyk, kurzą stopę i krogulcze miał paznokcie. Skłonił się gościom układnie, zdjął kapelusz i dał susa. Bo oczywiście, że to był diabeł. Jak snop iskier w zimie, no to i śmierdzi siarką, no to musiał być diabeł. Natomiast muszę państwu powiedzieć, że nasze gdańskie diabły od zarania dziejów nigdy nie miały kurzej stopy. Miały kopytko. To kopytko się zmieniało. Raz było na lewej, raz na prawej nodze. Nie wiem, może sobie zmieniali gdzieś za kulisami, ale było to kopytko. Diabeł się rzeczywiście skłonił. Był dobrze ubrany, proszę państwa, bo zanotowałam sobie nawet. Oto stanął przed nim niewielki człowieczek w obszernym płaszczu, spod którego widać było wams ze złotymi lamówkami, pludry wiązane purpurowymi troczkami. Mimo, że płaszcz był naprawdę obszerny i bardzo długi, człowieczkowi wystawało spod niego kopytko zamiast jednej nogi. Zaś kapelusz, jaki miał ów przybysz na głowie, mimo że nasunięty niemalże na uszy, ledwie zakrywał rogi. Ci z państwa, którzy pamiętają ballady Chyły, to pamiętają ballady o cesarzu, nie o straszliwej rzezi, gdzie czknął, poprawił pluderki. To były te portki, które się nosiło. No i diabeł się przedstawił Kubie Dorszowi, powiedział, że on tu przyszedł mu pomóc, wzywałeś mnie, Kubo, nie boisz się? Nie, powiedział Kuba, już tyle rzeczy przeżyłem, że... No i diabeł wyszarpnął za pazuchy taką wielką tubę, z tej tuby wyciągnął pergamin, rozłożył i powiedział, zapytał, czy ty wiesz, co to jest? Pewnie, że wiem, powiedział Kuba. Każdy wie, jak się spotka z diabłem, to musi podpisać cyrograf. Dawaj, podpisuję ten cyrograf na ile lat? 7. O, to świetnie, powiedział Kuba. Ale ja muszę przeczytać, zanim zrobię sobie tę dziurę, wiecie państwo, zawsze w opuszek palca, bo to tak ta krew tak cieknie. Zanim podpiszę, ja go muszę przeczytać. Diabeł mówi, jak to, to ty umiesz czytać? No, oczywiście, powiedział Kuba, prawie że urażony. Byłem bardzo pilnym uczniem mojej szkoły parafialnej. Przeczytał cyrograf, zrobił sobie dziurę w palcu, poprosił o, zażądał pióra, no i tym piórem zaczął pisać. Ja państwu przeczytam, co napisał. Ja, Kuba Dorsz, zgadzam się na warunki. Za 7 lat wrócę, by oddać duszę. Diabeł będzie pełnił służbę przed bramą Wyżynną na prawym mieście. Ale tylko ja będę mógł zwolnić go ze służby. Nikt inny nie ma do tego prawa, nawet sam władca piekieł. Tylko ja, jeśli nie przeczytam tych słów z tego pergaminu, trzymając go w moich rękach, wszystko nieważne. Diabeł oczywiście nie przeczytał. Zwinął pergamin, schował do tuby. Znacie to państwo, jak podpisujemy różne umowy, maczkiem, druczkiem, gdzieś tam jest przeczytane, napisane na samym końcu pod gwiazdką. Nie czytamy, podpisujemy, a potem się dziwimy. Za 7 lat Kuba wrócił, dorobił się majątku, pływał. Świetnie mu się powodziło i stwierdził, że tu w Gdańsku, to on będzie tu mieszkał, bo tu się najlepiej oddycha. Ale przed żadną bramą to już służył nie będzie. Może przez te bramy będzie wchodził i wychodził, ale nie będzie służył. No ale wypadało, żeby jak się pokazał przy tym diable. Diabeł się ucieszył, mówi, o to co, to idziemy. Kuba mówi, musisz mi dać pergamin, muszę go trzymać w ręku, bo mam cię zwolnić. A ja muszę przeczytać, co ja napisałem, bo nie pamiętam słów. Diabła zatkało, dosłownie. A jeszcze na dodatek Kuba miał bursztynowy krzyżyk na piersiach. I tak mu to strasznie ten krzyżyk go drażnił. Wiecie, jak to z diabłami bywa. No i diabeł nie ma prawa oddać pergaminu, na którym jest cyrograf. No ale nie miał wyboru, bo Kuba powiedział, nie to nie, bez łachy, idę, a ty sobie tu przejdźnij. Westnął diabeł, stuknął kopytkiem, podał pergamin Kubie i w tym momencie, co zrobił Kuba, wyjął nóż, pociął pergamin, tak jak dzisiejsze niszczarki, ponieważ obok stała taka wielka beczka z ogniem, żeby sam ktoś mógł sobie rączki ogrzać, wrzucił ten pergamin do ognia, powiedział diabłu, przepraszam, nie ma pergaminu, nie ma pergaminu, nie ma cyrografu, a więc
bardzo mi przykro, musisz poczekać, aż znajdziesz kolejnego, ze przeproszeniem, frajera, który ci ten cyrograf podpisze. Pa! I poszedł. Proszę Państwa, po Kubie Dorszu zostało mi chyba takie tylko zdjęcie, tak mi się tylko wydaje. Brama stoi. Jak będzie kiedykolwiek zadymka, to wybierzcie się Państwo przed bramę wyżynną. Raz, żeby podziwiać niesłychany herb, wyjątkowy, bardzo piękny. Jeden w ogóle z piękniejszych herbów w heraldyce polskiej historii. Herb Prus Królewskich, który jest herbem krzyżackim, z koroną Jagiellonów i z ręką, z mieczową, z ręką uzbrojoną w miecz, pochodzi z pogoni litewskiej. Ale tak jak mówiłam, to historia na następną pogaduchę. A może wam się kiedyś trafi, że spotkacie diabła, który stoi przed bramą wyżynną, tylko żebyście nic nie podpisywali. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia kiedyś. Liczcie cegły.